Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, to jest przegląd, pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące, a łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które w tym tygodniu omijamy. Tym razem będzie odcinek hybrydowy, ponieważ nagrywam część z niego e, na wyjeździe, a część zobaczycie. Niespodzianka będzie. Dużo się działo w tym tygodniu. Zaczynamy. Zbliżają się walentynki, i klasycznie już będzie słychać bardzo często, że jeżeli się kogoś kocha, no to niepotrzebny jest jeden dzień w roku, żeby to świętować. To będziemy słyszeli od ludzi, którzy o tym zapomnieli. Ja się teraz skupiam na sobie, na rozwoju osobistym, to będziemy słyszeć od ludzi, którzy krępują się powiedzieć, że są sami. Jakby to było coś, nie wiem, wstydliwego albo dziwnego. I klasycznie, wiem, że mówiłam, że nic nie musisz organizować, ale mógłbyś coś przynajmniej zorganizować. No jest jeszcze jedna kategoria, czyli ludzie, których związki się już zakończyły, bez konsultacji z nimi, a na pewno bez aprobaty. I jeżeli należycie do tej ostatniej kategorii i czujecie, że należy mi się odrobinę satysfakcji, to możecie zdalnie nadać imię Karaczanowi w łódzkim zoo, który następnie zostanie zjedzony przez surykatki. Taka przyjemność kosztuje od 50 zł, a zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przekazane fundacji Pangolin, której zadaniem jest odtwarzanie zniszczonych obszarów naturalnych. Z kronikarskiego obowiązku dodam, że łódzkie zoo zapomniało wspomnieć o tym, że zgapiło ten pomysł od zoo w San Antonio, gdzie jest też wersja wegetariańska i można... Nadać takie imię główce kapusty, które też długo nie przetrzymam. No a co jeżeli walentynki nie skończyły się po waszej myśli i stwierdzicie, dobra, idę w promile? No to ostrożnie, ponieważ mogą podrożyć stawki w izbach wytrzeźwień. Ta sieć obowiązkowych kurortów, zgodnie z obwieszczeniem ministra zdrowia, podnosi je o prawie 45 zł. Maksymalna kwota to 437,81 zł za noc w ramach której możecie spodziewać się noclegu, podania produktów leczniczych, detoksyfikacji i refleksji nad podejmowanymi wyborami życiowymi. I pach, to jest druga lokalizacja, którą już najprawdopodobniej dobrze znacie. Moi drodzy, a co jeżeli poszliście w promile, ale okazuje się, że to nic nie dało, no i gdzieś tam dostrzegacie, że macie w głębi duszy taki mroczny zakamarek, który odpowiada za to, że czasami czujecie się lepiej, widząc, że ktoś też ma pecha. No to mam coś dla Was. A w zasadzie kogoś nazywa się Richard Plus i za cel postawił sobie wejść do Księgi Rekordów Guinnessa przez zbudowanie największego na świecie modelu wieży Eiffla z zapałek. Zajęło mu to 4200 godzin, czyli zakładając, że robił to 6 godzin dziennie, nie wyłączając weekendów i świąt, no to wyszło ponad 2 lata. I poszło na to 700 tysięcy zapałek to jest bardzo dużo. Żeby bardziej obrazowo to opisać, to gdyby te zapałki tak ułożyć jedno obok drugiej, no, to wyglądałyby dziwnie, bo nikt tak nie trzyma zapałek. No i tutaj możecie powiedzieć: hola, hola, Karolu, no a gdzie tutaj jest pech? No to już tłumaczę. Otóż, kiedy zaprezentował swoje siedmiometrowe dzieło Komisji Rekordów Guinnessa, ci zapytali: a gdzie jest siarka na tych zapałkach? Jak się okazało, ten człowiek, który chciał pobić rekord Guinnessa, kupił te zapałki, ale zanim w procesie produkcji doczepiono do nich siarkę. W związku z czym zdyskwalifikowano go, bo to nie była wieża zrobiona z zapałek, tylko z patyczków. No, nie na to się umawiali. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego, ostatnio zrobiły czbany. I w związku z tym, że ostatnio było dużo polityki, w tym odcinku też odrobina będzie, nie da się od tego uciec, no to w tym tygodniu w przeglądzie ceramiki na no całym podium nie będą politycy, ale będą marki, będą firmy. Nie wiem, co się działo w tym tygodniu i w ostatnich dniach, ale może jakiś negatywny biorytm, ale wiele z nich porzuciło rozsądek i stwierdziło: o, lecimy na oślep. Historia zna wiele różnych starć, które nie tyle odbijały się na obrazie świata, co wręcz go kształtowały. Bóg z szatanem, Zeus z gigantami, e, Gorzów Wielkopolski z Zieloną Górą. No i teraz Biedronka z Lidlem. Otóż ktoś z marketingu Biedronki albo działu komunikacji wpadł na pomysł i ktoś z zarządu to zatwierdził, że wyślą wiadomości do swoich klientów. O treści. W poniedziałek 5 lutego w Biedronce papier toaletowy Queen 40 rolek 25,99 zł za opakowanie. A w Lidlu 11% drożej niż w Biedronce. I kilka innych takich promek. Jestem możecie powiedzieć: "Ej, mam takich maili od Groma co tydzień. Wrzucam do spamu i tyle." Tylko że to nie były maile. Biedronka wysyłała sms -y do ludzi. I uwaga, te smsy przychodziły do ludzi w niedzielę wieczorem, późnym wieczorem. Ile rodzin w ten sposób zniszczyła Biedronka polskich rodzin? Nie sposób się tego doliczyć. No bo wyobraźmy sobie sytuację. Leży sobie para, facetowi wibruje telefon. Jego żona myśli sobie to ta firinda, co ostatnio przez przypadek wysłała mu zdjęcie tarantuli. No i co? I zanim on się zdąży wytłumaczyć, wyjaśnić, że słuchaj, to Biedronka pisze do mnie, że jutro jest olej roślinny taniej, to już jest za późno. Jego walizki już są za drzwiami. I zakładam, że pewnie część z Was powtarza mantrę o... Ważne, żeby mówili, nieważne jak mówią. Nie, to jest myślenie marketingowe z lat 90., to już się nie sprawdza. Teraz chodzi o to, aby mówili o marce dobrze, a nie po prostu mówili. I Biedronka zebrała za to po głowie, bo ludzie nie odbierają tej akcji pozytywnie. Raz, że wysyłają SMSy do ludzi w niedzielę wieczorem. Dwa, że cisną po konkurencji, jak stara baba pod kościołem o córce sąsiadów. W efekcie oburzeni klienci zaczęli się odwracać od Biedronki. Jeżeli ktoś z Was jeszcze jakimś cudem przez sieć neuronów przepuścił myśl, że no ale przecież mówisz o nich, a więc robisz ich reklamę. No to jak najbardziej klarownie. Biedronka to ordo juris branży handlowej. To jest eksperyment socjopaty, który sprawdza, gdzie leży granica ludzkiej wytrzymałości. Już nie ruszam nawet tematu wykorzystywania pracowników, podejścia do nich, że wspomnę sprawę pani Żanety, którą zwolniono za to, że siedząc za kasą nie zauważyła w koszyku mleka za 3 złote. A sam sklep to przedpokój szatana. Spróbujcie, już nawet o te palety, które są wszędzie porozstawiane, spróbujcie tam znaleźć coś intuicyjnie. Nie da się. Możecie pomyśleć, że woda będzie obok napojów. Nie tam. Tam woda jest obok przypraw, chipsy nie są obok piwa, ale przy wkrętarkach, a sery między skarpetkami, które są wciśnięte między batony i wycieraczki samochodowe. Nigdy, ani razu nie udało mi się wyjść z Biedronki w stanie równowagi psychicznej. Jak ci pracownicy to wytrzymują, nie mam zielonego pojęcia. Na samo wspomnienie tego pulsującego jądra chaosu mnie odpala. A to było dopiero trzecie miejsce na podium. Jeszcze będzie drugie pierwsze, ale dawkujmy je sobie, one będą później, bo za dużo zbanów na raz, skondensowana taka porcja, to nie jest nic zdrowego. A teraz pytanie, jak stoimy, jeżeli chodzi o przyszłą walkę z robotami o władzę nad światem? No to nie nadążamy z tworzeniem zabezpieczeń do technologii, które już funkcjonują. Czego przykładem jest jeden z pracowników branży finansowej z Hongkongu. Jak podaje CNN, za tamtejszą policją dostał on maila z centrali, w którym został poproszony o przelanie 25 milionów dolarów. Oczywiście miał wątpliwości co do autentyczności, ale rozwiały się, kiedy połączył się i w rozmowie wideo zobaczył swoich szefów, którzy potwierdzili to mailowe zlecenie. Tyle, że to nie byli jego szefowie, a złoczyńcy, którzy wykorzystali technologię deepfake napędzaną przez sztuczną inteligencję, gdzie możesz po prostu przybrać czyjąś twarz, czyjś głos i powiedzieć mu... No, to ja jestem Twoim szefem, proszę mi wypłacić te pieniądze. A mówię o tym dlatego, że to nie jest Star Trek. To wszystko idzie tak szybko do przodu, że zakładam, że wielu widzów zakłada, że dobra, to pewnie gdzieś się dzieje w tle, gdzieś się dzieje na świecie. Nie, te technologie są już używane przez łoczyńców, przez oszustów i mogą być w dowolnym momencie użyte przeciwko Wam. Lepiej wiedzieć i być przygotowanym. No i kiedy jedna era się zaczyna dla oszustów, gdzieś indziej, kończy się inna. Ponieważ w Japonii rezygnują z dyskietek przy składaniu dokumentów. Do tej pory firmy były zobligowane do tego, aby przy składaniu szeregu dokumentów dołączać je w formie fizycznej na dyskietkach lub CD-ROMach. I ja wiem, że news oglądają też czasami dzieci, a więc jak Wam wytłumaczyć, czym jest dyskietka? Dawno, dawno temu, kiedy tata jeszcze nie miał brzucha, a mama się częściej uśmiechała, tata przychodził do mamy. Być może malować pejzaże, tego nie wiem, ale pretekstem było to, że przynosił małysza na dyskietce. I grali w małysza. Teraz jak wytłumaczyć, kim jest małyż? Otóż dawno temu kiedy jeszcze odnośnie technologii i poczucia bycia oszukanym, to premiery miały gogle od Apple'a do rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, dostępne na razie tylko w Stanach. I odpowiadając na pierwsze pytanie wielu osób no to nie. Zgodnie z tym, co piszą rozczarowani użytkownicy na reddicie, nie odpalają się filmy, na których ludzie pozbawieni bielizny malują pejzaże. To znaczy, te zwykłe się odpalają, ale te wirtualne już nie, przez co wielu użytkowników stwierdza, że źle ulokowało w przeliczeniu 14 tysięcy złotych. Powoli zbliżają się wybory samorządowe, co znaczy, że przedstawieni są kolejni kandydaci tych wyborach samorządowych i PiS przedstawił swojego kandydata, który miałby ubiegać się, znaczy miałby, będzie ubiegał się o fotel prezydenta Warszawy. Nazywa się Tobiasz Bocheński. Jest z Łodzi, był tam wojewodą, ale od roku mieszka w Warszawie. I oczywiście, że wystawianie spod ochroniarzy, czyli polityków, którzy startują z danego miejsca, nie mają z nimi nic wspólnego, no to jest praktyka bardzo, bardzo popularna. Że wspomnę tylko Jacka Rostowskiego, który startował do Parlamentu Europejskiego z Kujawsko-Pomorskiego, nie mając nic wspólnego z tym regionem. Gdzie, gdzie pan zamieszka? W jakim mieście? W jakim parlamencie województwa? No więc wie pani, pani dobrze wie, że w tym zakresie cokolwiek bym zrobił, to będzie źle. Bo jeżeli zamieszkam w Toruniu, to będzie problem z Bydgoszczem. Jeżeli zamieszkam w Bydgoszczu, to kogoś obrażę w Toruniu. No i kandydat PiS, Tobiasz Bocheński, zdążył już zrobić kilka potrójnych tulupów, ale zapomniał złożyć łyżew. Najpierw były rozterki miłosne z przeszłości. Łódź zawsze jest bardzo premiowana, ja sam jestem łodzianinem od wielu pokoleń, kocham to miasto bardzo. A few moments later. Bardziej kocha pan łódź czy Warszawę? Nie no, bardziej kocham Warszawę, bo to jest moja miłość, ale. I nikt przy tym wszystkim nie pochylił się nad tym, jak czuje się jego żona. Zasypiać w niepokoju, budzić się w niepewności, co przyniesie kolejny dzień, jeżeli chodzi o jego uczucia, to nie jest nic przyjemnego. Ale polityk PiSu, żeby zdobyć jakiekolwiek sensowne poparcie, musi zdobyć głosy tych ludzi. Umiarkowanych i sam musi pokazać, że też jest umiarkowany, że nie jest skrajnym politykiem PiSu. Ale wygrzebano jego wypowiedź, w której mówił o tym, że podpisałby się pod słowami łódzkiego kuratora oświaty, który mówił o wirusie LGBT. Teraz odcina się od tego, mówiąc, że został przyłapany, a w ogóle to był wtedy młodym politykiem. To było 4 lata temu. Bardzo szybko się starzeje ten. Młody, już nie taki młody, ten stary gentleman. Oprócz tego wykładał gościnnie w Ordo Juris, no i teraz rozpoczął swoją kampanię i rozpoczął ją mocnym uderzeniem. Dzisiaj chciałbym złożyć swoje pierwsze zobowiązanie wyborcze. Mówiłem dużo o tym, jak fasadowe są konsultacje społeczne w naszym mieście. Jak wiele decyzji jest podejmowanych bez wiedzy bądź za plecami mieszkańców. Dlatego. Choć obecny prezydent był ministrem cyfryzacji, ale mu się to przez 5 lat nie udało, nam się to uda w pierwszym roku rządzenia. Stworzymy aplikację na smartfon i tablet, w którym każdy mieszkaniec Warszawy będzie mógł głosować, przeksyłać swoje uwagi, zabierać głos i współkreować swoje miasto, osiedle, dzielnice i miasto w całej w swojej okazałości. Tyle, że taka aplikacja już jest i działa. Nazywa się Warszawa 1915, i mieszkańcy mogą tam zgłaszać problemy, sprawdzać stan realizacji projektu z budżetu obywatelskiego, sprawdzić jakość powietrza, zgłosić swój pomysł na zmiany w mieście, otrzymać powiadomienia o wydarzeniach itd. itd. Niewykluczone, że jako drugi postulat pan Tobiasz zaproponuje wybudowanie w samym centrum miasta pałacu inspirowanego wieżowcami w stylu art deco, który architektonicznie byłby mieszanką realizmu socjalistycznego i historyzmu który razem ze wspórnikiem antenowym, będącym integralną częścią iglicy, miałby wysokość 237 metrów. Nie namawiam pana Tobiasza, tak tylko luźno rzucam. Albo ten. Pociąg pod ziemią mógłby wybudować. Szalony, odważny pomysł, ale wydaje mi się, że pan Tobiasz z miłości do Łodzi zrobi wszystko. Znaczy do Warszawy. No i stało się, jest nowy dym między hydrologami a geologami. Ci ultrasi tych dwóch skrajnych żywiołów nie odpuszczają. A poszło o to, że geolodzy stworzyli najnudniejszą grę na świecie symulator inżyniera hydrologii. Oczywiście pokazali ich, inżynierów hydrologii, w przekłamanym świetle, jakoby było to najnudniejsze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić. W grze możecie planować studzienki, układy rur i patrzeć, jak deszcz pada, a potem umrzeć w samotności. No i hydrolodzy powiedzieli: Ej, to już jest przegięcie. I w odpowiedzi na to zaczęli rozmontowywać zachodnio-pomorskie. Jako argument podali informację, że w tym województwie jest najwięcej geologów na tysiąc mieszkańców i że będą rozmontowywać tak całe województwo, aż geolodzy wycofają tę szkalującą, okropną grę, przeproszą i zamieszczą w przeglądzie geologicznym informację, że hydrolodzy są lubiani i mają kolegów. Gdzie jest meliorant Leszek, kiedy jest potrzebny? Legendarny rozjemca jest tutaj ostatnią nadzieją. A teraz pora na odrobinę prywaty i mam dzisiaj dla Was dwie szybkie sprawy. Pierwsza, to za tydzień nie będzie odcinka, jest przerwa, ponieważ będę w trasce z chłopakami testował nowe rzeczy. A druga rzecz, to jeżeli chcecie się spotkać na żywo, strzelić fotkę, zbić piątkę i zobaczyć program Bańka, to w najbliższych dniach będę z nim w tych oto miastach. a no i oczywiście linki do biletu znajdziecie w opisie do filmu. Dobra, kontynuujemy przegląd ceramiki, bo tutaj się działo dużo. Na drugim miejscu podium znalazł się M-Bank. Otóż ich ekonomiści postanowili zapytać na portalu X o obawy związane z przejściem na potencjalnym przejściem na czterodniowy tydzień pracy. I gdyby tam tylko było pytanie do pracowników, czy obawiacie się, że nie wyrobicie się z projektami, to spoko, nie było tematu, ale oni zadali tym pracownikom inne pytania. I to są te pytania. Załóżmy, że można przejść na czterodniowy tydzień pracy, czego najbardziej się boicie. Jeden, że nie uda się w tym czasie wykonać pracy, która rozkłada się wcześniej na pięć dni. Dwa że dodatkowy dzień wolnego to de facto konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na zwiększone wydatki związane choćby z rozrywką i rekreacją? 3. <laughs> że ciężko będzie ten czas wolny zagospodarować i popadniecie we frustrację związaną ze stratą czasu, czyli inaczej nuda? To, to jest... Ja tego nie wymyśliłem, to jest autentyczne. 4. Że i tak wszystkiego nie da się zgrać z rodziną, bo reszta będzie miała tydzień pracy w normalnym wymiarze? W kolejnym twecie powinni zapytać: Załóżmy, że dostajecie podwyżkę. Czego się obawiacie? Zbyt szerokiego wachlarza wyboru produktów, na które będzie Was stać, co będzie prowadziło do frustracji, frustracja będzie prowadziła do kłótni rodziny, kłótnie rodziny do kryzysu, kryzys do rozpadu rodziny. Dlaczego nie nawidzicie swojej rodziny? Dwa: bólu palca, odciskania pinów w bankomacie. Trzy konieczności wyrobienia paszportu, bo będzie was stać na tą wycieczkę na Islandię, o której możecie od dawna, a to się wiąże z kolejkami w urzędzie. Kolejki w urzędzie to frustracja. Frustracja to jest przekładanie tej złości na rodzinę, to jest rozpad rodziny. Dlaczego nienawidzicie swoich rodzin? I pewnie byliby na trzecim miejscu, ale są na drugim, dlatego że specjaliści od komunikacji, ci, którzy wystosowali to pytanie oficjalnie, zamiast odpisać, słuchajcie, źle sformułowaliśmy pytania. Przepraszamy, nie ma tematu, rozumiemy wasze wzburzenie. Ale oni stwierdzili, że nie zhańbią się rozsądkiem i nie zniżą się do poziomu logiki. Nie, nie w banku. Bo jak puściłeś porę rzeczywistości, to nie chwytasz się balustrady, lecisz dalej. I w swojej odpowiedzi odniesie się do wszystkich pytań. Ja z racji ram czasowych tego odcinka nie mogę umieścić wszystkich, ale wrzucam tylko odpowiedź do tego wątku o nudzie. Ich pierwotne pytanie brzmiało, czy nie obawiacie się, że ciężko będzie ten czas wolny zagospodarować i popadniecie we frustrację związaną ze stratą czasu, czyli inaczej nuda. No i ich odpowiedź. Cieszy nas niezmiernie, że każdy ma hobby i każdy świetnie zagospodarowuje sobie wolny czas. Tymczasem istnieją badania wskazujące, że wydłużenie czasu ponad pewną granicę przynosi negatywne efekty, to znaczy zadowolenie z życia spada. Potwierdzają to też eksperymenty, choć trzeba przyznać, że są kontrowersyjne. Z czego to wynika? Ze spadku poczucia sensu związanego po prostu z koniecznością zabijania czasu. Nie dotyczy to uprawiania sportu, hobby itp. To zajęcie określane zwykle mianem produktywnych, a więc podnoszące zadowolenie z czasu wolnego. Ile osób uprawia sport? Ile osób ma hobby, na pewno większość? Czasem warto się zastanowić i wyjść z własnej bańki przekonań. Zresztą badania też pokazują, że ludzie są bardzo kiepscy, jeśli nie beznadziejni, w przewidywaniu, co spowoduje, że będą szczęśliwi. Tym samym ludzie z M-Banku udowodnili, że nie tylko politycy potrafią być z banami na kilku poziomach równocześnie. Po pierwsze, jeżeli dwa miesiące siedzisz na bezrobociu, to tak, ta nuda przerada się we frustrację i czujesz się zły, sfrustrowany. Ale droga emanacjo inteligencji z m -Banku. Jeżeli wasz mąż albo żona pracuje, macie dzieci, musicie je odebrać ze szkoły, zawieźć na jakieś zajęcia, zrobić zakupy, złatwić coś w urzędzie, przy okazji jeszcze zrobić obiad, no to dodatkowy dzień wolny w piątek nie sprawi, że ludzie usiądą z zrozpaczeni, zastanawiając się, co oni teraz mają zrobić z tym czasem. A po drugie, stwierdzenie, że ludzie są bardzo kiepscy, jeśli nie beznadziejni w przewidywaniu, co spowoduje, że będą szczęśliwi, to wy wiecie lepiej, co sprawia, że ludzie będą szczęśliwi? Że to praca jest sensem ich życia, a każdy wolny dzień jest wrogiem? Tam, tam nikt z nich nie ma hamulca. I naprawdę długo szukałem innego dzbana albo organizacji, która by była aż tak odklejona od rzeczywistości. Ordo odkładam na bok, no bo oni są trochę inaczej odklejeni, ale połączenie bezczelności, takiej buty i przeświadczenia, że wiem lepiej, co uszczęśliwi moich pracowników... Bardzo mocne wyjście na podium. A nad tym wszystkim odklejenie od zwykłego świata, zwykłych ludzi i konsekwentne odmawianie używania jakichkolwiek resztek rozsądku. Które w pewnym momencie powinny podpowiedzieć: Hej, weź tego nie, pisz, a to jest dopiero drugie miejsce, pierwsze miejsce będzie jeszcze grubsze, ale to później. To w ramach uspokojenia analityków M-Banku, którzy tak martwią się o swoich pracowników, informacja: większość krajów, które testowały czterodniowy tydzień pracy bez obniżania pensji, Absolutnie jest z tego zadowolony. W Wielkiej Brytanii eksperyment określono jako niezwykle udany, a 90% firm, które brały w nim udział, pozostało już przy tym modelu zatrudnienia. W Hiszpanii firmy, które przechodzą na taki system, dostają wsparcie finansowe ze strony państwa, a na Islandii większość osób aktywnych zawodowo pracuje w takim systemie. W styczniu niemieckie firmy rozpoczęły też testy na szeroką skalę. A w Polsce firma Herbapol Poznań wprowadziła testy tego czterodniowego tygodnia pracy, stopniowo wprowadzając go w życie. Na początku to będzie po jednym piątku w miesiącu wolnym, ale docelowo do końca roku mają być wszystkie piątki wolne. Fajnie, co? Tylko, że z naszej strony też to będzie wymagało trochę zmian. No, bo tak, piątek już nie będzie klasycznym piątkiem. To czwartek będzie odpowiadał za te wszystkie nierozsądne decyzje, które podjęliście pod wpływem ekscytacji nadchodzącym weekendem. Środa stanie się małym czwartkiem, a poniedziałkiem i tak wszyscy nadal będą gardzić tak samo jak gardzili. A wtorek będzie taki, no właśnie, taki o, jak zwykle. A w kontrze do dzbanów, które swoim egoizmem ustanawiają absolutnie nowe standardy, to asty. To asty za ludzi, którzy przywracają wiarę w ludzkość. A w tym tygodniu na to zasłużyli Paweł Depta, Jacek Rzeszotarski i Marcin Deręgowski, ratownicy z morskiej służby poszukiwania i ratownictwa w Koło Brzegu. Wszystko zaczęło się od tego, że w kuligowie na Mazowszu pewien człowiek wypuścił szczeniaki ze swojej posesji. Nastąpiło załamanie pogody i w wyniku podtopienia jeden ze szczeniaków utknął na wysepce na bugu. Ani policja, ani Straż Pożarna, ani legionowski oddział wopru nie byli w stanie dostać się do psiaka ze względu na silny prąd, który niósł ze sobą bryły lodu czy gałęzie, a psiak był tam uwięziony już od sześciu dni. I wtedy do akcji wkroczyli ratownicy z brzegu. Po tym, jak przyjechali 700 km w jedną stronę. Uratowali wycieńczonego i przymarzniętego psiaka, a pozostałe zostały odebrane od ich właściciela, który trzymał je w skandalicznych warunkach. To aż za tych ratowników! Podatki trzeba rozliczyć przecież. Nie zawsze urząd skarbowy to robi za was. Natomiast jeżeli nie rozliczyliście jeszcze swoich podatków i zastanawiacie się: "Ej, mam 1,5%, które mogę odpisać, nie wiem dla kogo", to ja osobiście podpisuję się i serdecznie wam polecam Fundację Atalaya. To jest fundacja, która pomaga młodym ludziom z domów dziecka i rodzin zastępczych wejść w dorosłe życie. Warsztaty, korepetycje, terapie plus prowadzą 5 tak zwanych mieszkań wspomaganych, czyli lokali użyczonych przez miasto, gdzie mieszkają ci, którzy po wyjściu z domu dziecka no nie mają się gdzie podziać. Tam mogą stanąć na nogi, i kiedy to się stanie, zwalniają to mieszkanie kolejnym. Znam, współpracuję, polecam, podpisuję się pod tym, więc jeżeli zastanawiacie się na no co przepisać 1,5%, polecam pod rozwagę. A teraz segment, który nie ma nazwy, w którym pokazuję wam prezentuję różne odgłosy zwierzaków dziwnych albo normalnych zwierzęta wydają odgłosy. I w tym tygodniu wracamy do formuły, gdzie są trzy odpowiedzi, podpowiedzi, wśród nich jest jedna ukryta odpowiedź. Pierwsza podpowiedź tego, co usłyszycie, to dziecko sąsiadów, któremu wyłączono komputer, gepard, któremu podano do jedzenia same warzywa, albo foka, która chce się wspinać. Dobra. Wybrane? Rozwiązanie. Jest możliwe, że oglądacie ten odcinek stojąc w korpus powodowanym protestem rolników, albo po prostu mieszkacie w Krakowie, ponieważ we wszystkich województwach w Polsce odbył się albo odbywa, zależnie od tego kiedy oglądacie ten odcinek, wielki protest rolników, którzy blokują drogi, ale nie tylko w Polsce. Przez wiele krajów Europy przelewały się protesty i nadal będą się przelewały. A dlaczego? No więc rolnicy protestują przeciw planom zielonego ładu, który wprowadza Unia Europejska. Zakłada on, że w 2050 roku Unia ma osiągnąć neutralność klimatyczną co dla rolników, między innymi, zaznaczam, między innymi oznacza, że zużycie nawozów sztucznych w krajach Unii ma zmniejszyć się o 20%, a środków owadobójczych o 50% oraz inne obostrzenia, z którymi rolnicy się nie zgadzają. A które sprawią, że przestaną być konkurencyjni w stosunku do tych dostawców żywności, których nie obowiązują te obostrzenia, czyli tych spoza Unii Europejskiej. W naszym przypadku polskim rolnikom przede wszystkim, przynajmniej na to kładą akcent, będzie trudno konkurować z Ukraińcami, a Unia Europejska nie uregulowała importu z tymi właśnie krajami, które nie są objęte tymi obostrzeniami, takimi jak Ukraina czy kraje Ameryki Południowej. Co ciekawe, na co zwrócił uwagę wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, ten ananas z agrounii, który potrafił zaorać nie tylko pola, ale też polityków, teraz sam będąc politykiem, zwraca uwagę na to, że Unii. Komisarz do Spraw Rolnictwa, Janusz Wojciechowski, który startował do Europarlamentu z listy PiS, zapewniał Komisję Europejską, że zapisy Zielonego Ładu i wspólnej polityki rolnej wpisują się w polski punkt widzenia. I w związku z tym teraz odkręcanie tego zajmie trochę czasu. Pierwszy efekt już widać. Unia Europejska wycofuje się z ograniczeń, jeżeli chodzi o chemiczne środki ochrony roślin. I ma wrócić z inną propozycją konsultowaną z rolnikami. Ale to tylko jeden postulat. Jest ich więcej, więc to jeszcze trochę potrwa. Jeżeli zdarzy się tak, że Unia w jakiś sposób zahamuje używanie chemii w waszych gospodarstwach, a wy akurat hodujecie osły. Jeden z nich ma zatwardzenie. No to tak, ubiegając, problem, mam rozwiązanie. Które zadziałało u Joe'a? To jest osioł z farmy w hrabstwie Devon. Kiedy dostał zatwardzenia, weterynarze po przeprowadzeniu serii badań stwierdzili, że tym, co przeczyści i odblokuje osła, będzie Coca-Cola. I przez trzy dni używali jej Coca-Coli jak środka do czyszczenia rur, aż uzyskali efekt. 26 litrów kokokoli udrożniło osła. I jakby na to nie patrzeć, pijemy środek do odrdzewiania i... udrażniania osłów. A jeżeli macie luźną dychę, i czujecie, że o, w ten weekend to coś zrobię takiego, że będzie, będzie mnie sumienie bolało, i teraz już chcecie wcześniej to sumienie obłaskawić, no to polecam Wam serdecznie zrzutkę na mojego Wiktora. Ale to nie jest zwykła zrzutka na dziecko, które potrzebuje na operację albo na rehabilitację. To jest sprawa bardziej skomplikowana. Bo kryje się za nią opowieść o panu Mariuszu, który był wolontariuszem w hospicjum, gdzie przebywał mały Wiktor po tym, jak porzucili go rodzice. I pan Mariusz, po miesiącach opieki nad Wiktorem, postanowił go przegarnąć. Resztę przeczytacie w opisie zrzutki, ale też ostrzegam, że niektórym może pylić w trakcie czytania. Kultura na wynos i w tym odcinku przyznaję Wam rację, bo tydzień temu rzeczywiście źle obliczyłem, skalkulowałem miesiące i stwierdziłem, że o, do premiery Dune 2 to jeszcze dwa miesiące. Nieprawda. Miesiąc, tydzień temu, a więc teraz trzy tygodnie. Już za chwilę. Do tego rozdano Grammy, najważniejsze nagrody branży muzycznej. I tak, album roku powędrował do Taylor Swift, która ustanowiła tym samym rekord, bo jej płyty czterokrotnie były wybierane albumem roku. I może ten rekord pobić, ponieważ zapowiedziała kolejny album. Piosenka roku to Billie Eilish i jej piosenka do filmu Barbie. Album roku w elektronice to Fred Again, Rokowy album to Paramore, alternatywa to Boy Genius. W rapie Macao zgarnął Killer Mike, który w swojej kategorii zdobył nagrodę za album, piosenkę i za koncert. A potem został aresztowany, że komu z powodu jakiejś sprzeczki, ale po kilku godzinach wrócił na imprezę. I wprowadzam nowy segment w kulturze na wynos. Nowy segment w segmencie. Taka incepcja, moi drodzy. Otóż, nowy segment to są filmy na kaca. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie takich filmów, które się ogląda świetnie na kacu. Mówię o takich, które świadomie albo nieświadomie zostały stworzone w ten sposób, że na kacu są odbierane dużo lepiej niż kiedy siedzicie no to ja teraz będę oczekiwał wysokiej kultury. I ten nowy segment mógł otworzyć tylko jeden film. Anchorman. Mógłbym opowiadać moim rodzeniem pół odcinka i, i tak bym nie streścił tego wszystkiego, co tam się dzieje. Ale tak w skrócie. To jest lekka, momentami absurdalna komedia, utkana żartami z gęstością, o jaką dziś już naprawdę trudno. I polecam wam to oglądać z kimś, kto ma skrajnie lewackie poglądy, bo tam będzie spory zgrzyt. Bo z jednej strony, film jest osadzony, Fabuła filmu jest osadzony w latach 70. w telewizji, wokół prezenterów telewizyjnych. No i wiadomo, że wtedy to faceci rządzili światem, i ten film, z jednej strony, wyśmiewa fakt, że to faceci rządzą wszystkim, i kobietom trudno jest się przebić. Super, dla takiego lewego widza. A z drugiej strony. To był film kręcony jeszcze, kiedy nie było tej całej durnej poprawności politycznej. Więc tam są żarty, które są oparte na stereotypach rasowych, żarty z każdego ze wszystkich, bo można się ze wszystkich śmiać. A więc tych osób będzie miał gigantyczny, gigantyczny dysonans. A najlepiej po prostu bawcie się, nie szukając żadnych podtekstów. Są tu żarty, które przeszły do kultury jako memy, sceny, które pamiętam po kilkunastu latach, a to jest rzadko spotykane. I Steve Carell, który gra postać trzecioplanową ale kradnie każdą scenę, w której się pojawia. Nawet jeżeli nic nie mówi, sama jego mimika albo gra po prostu zobaczcie. I ja nie chciałbym być, no i nie chcę być, no ale będę tą osobą, która mówi, o, bo kiedyś to było. Ale rzeczywiście, już teraz nie robi się takich filmów, nie robi się takich komedii. Tylko wcześniej wyzbądźcie się oczekiwań. Nie oczekujcie, że od tej kinematografii będę spodziewał się tego, aby postawiła mnie przed wyzwaniem dylematów moralnych. To jest komedia, ma wam dać radość i zapomnienie, i dokładnie to robi. I niczego więcej nie oczekujcie. Gracze komputerowi i konsolowi. Mam dla Was newsa. W Korei pewien gracz nabawił się kłopotów i to przed sądem. Dodam dla formalności, że w Korei Południowej oczywiście, bo w północnej to co najwyżej mogło sobie pograć Fortnite'a uciekając z obozu. No więc w Korei Południowej istnieje obowiązkowa służba wojskowa. To ze względu na to, że ich sąsiad z północy nie jest gwarantem stabilności geopolitycznej. I jak donosi Korea Herald, jeden z powołanych młodzieńców odmówił wzięcia udziału w takim szkoleniu wojskowym, ponieważ twierdził, że jest pacyfistą i on się brzydzi przemocą. Ale po pierwsze, sąd podał pod wątpliwość to, że nie uczestniczy, nie udziela się, nie współpracuje z żadną z organizacji pozarządowych, które są pacyfistyczne. A po drugie, sam przyznał przed sądem, że lubi grać w PUBG, grze, w której jesteś zrzucony na wyspę z innymi graczami i twoim zadaniem jest znaleźć broń i zastrzelić wszystkich. I sąd zaznaczył, że oczywiście ma świadomość tego, że gra to nie jest rzeczywistość, ale jeżeli spędzasz wiele godzin na tym, żeby znaleźć broń, dodatkowe magazynki do M4 i strzelać do innych ludzi, no to nie masz zbyt wiele wspólnego z pacyfizmem. I musisz pójść do wojska. Leży za półtora roku, bo tyle dostał od siatki za uchylanie się przed obowiązkiem służby wojskowej. Powinien od razu pójść w gry, ponieważ w Korei Południowej gry są sportem narodowym. Czego dowodem jest Lee Faker Sang-Yok, gracz Lola, który został zwolniony ze służby i zakwalifikowany jako sportowiec. Tam jest możliwa sytuacja, gdzie odchodzicie od komputera, a poirytowani rodzice mówią A ty gdzie się wybierasz młody człowieku? Jakie podwórko masz FIFA na komputerze? Dopiero co usiadł do komputera już się wylogowuje. Tak go nosi. Cały ojciec. I oto jest ono, pierwsze miejsce w dzisiejszym przeglądzie ceramiki, czyli co ciekawe, ostatnio zrobiły dzbany. I to podium, pierwsze miejsce to, to nie jest miejsce dla każdego. Tutaj muszą być ludzie, którzy naprawdę powiedzieli logice: nie przeszkadza mi, kiedy coś robię, nie przerywaj. I to oni mogą patrzeć na innych zbanów z góry. I w tym tygodniu to firma Alap. A od czego się zaczęło? Firma Alap zajmuje się diagnostyką laboratoryjną, czyli na przykład badaniami krwi czy moczu. I kilka miesięcy temu na ich serwery włamali się cyberzłoczyńcy, którzy ukradli dane ludzi, którzy korzystali z usług tej firmy. I zaszantażowali tę firmę, że ujawnią te dane, jeśli Alap nie zapłaci. I problem nie polegał na tym, że Alap nie chciał zapłacić. Problem polegał na tym, że firma Alap nie poinformowała od razu ludzi, że ich dane zostały skradzione i że ktoś może wziąć na nich chwilówkę. I już takie dymanie swoich klientów w ramach ratowania swojego wizerunku zasługuje na przegon ceramiki, ale pierwsze miejsce zdobywa się nie za tylko takie coś. To byłaby może taka kolejka na szczyt, gdzie zakłada się raczki, sprawdza się, rozciąga i tak dalej. Nie, nie, nie. Szczyt zdobywa się inaczej. Szczyty zdobywa się odrzucając na bok strach, lęk i rozsądek. Ponieważ teraz te dzbany wysyłają pisma do ludzi, którzy korzystali z ich usług i ich dane mogły się wydostać na zewnątrz. Tyle, że wysyłają te pisma także do dzieci, i to jest pismo, które przesłała Miwica, niósły z wirusa, które dostało jej dziesięcioletnie dziecko. Na początku dziecko widzi dużo groźnych i poważnych paragrafów, NIPów, regonów, sądów, rozporządzeń Parlamentu Europejskiego, dyrektyw unijnych, a potem informacje, że jego dane zostały wykradzione z firmy Alap. I w związku z tym ktoś może dowiedzieć się, na co chorujesz, powiedzieć o tym innym osobom, na przykład Twoim rówieśnikom. Ktoś może być dla Ciebie niemiły, śmiać się z Ciebie lub zrobić Ci przykrość. Ktoś może wykorzystać Twoje dane i założyć na Ciebie konto w serwisach internetowych. Ktoś może podszywać się pod Ciebie, na przykład w grze lub na portalu społecznościowym. A potem dodają: Pamiętaj, aby zachować ostrożność w kontaktach z nieznajomymi oraz bądź ostrożny w czasie korzystania z internetu. Wszystko, co wyda Ci się dziwne albo niezrozumiałe, zgłoś rodzicom lub Twoim prawnym opiekunom. O zdarzeniu poinformowaliśmy odpowiednie urzędy i służby. Jeśli Ty lub Twoi rodzice macie dodatkowe pytania w związku z zaistniałą sytuacją, skontaktujcie się z inspektorem ochrony danych Martą Jędrzejczak za pomocą adresu e-mail. I takie pisma, które brzmiały jak pogróżki albo zapowiedź koszmaru, wysyłają kilkuletnim dzieciom. Dziecko kobiety, która to przesłała, było przerażone. I nic dziwnego. Dorosły, który to przeczyta, już będzie zaniepokojony. I tutaj firma ALAP na pewno będzie się podpierać tym, że musieli wysłać, no bo są zobligowani unijnym rozporządzeniem ORODO. Ale przepisów ORODO nie można traktować w oderwaniu od innych przepisów, od porządku prawnego i od zdrowej logiki. Rozporządzenie każe powiadomić osobę, której dane wyciekły, ale po to są opiekunowie prawni, w naszym przypadku rodzice. Polskie prawo mówi, że przedstawicielami ustawowymi dziecka są rodzice, i to oni występują w w dziecka, podpisując różnego rodzaju zgody, w tym na przetwarzanie danych osobowych w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia. Takie pismo powinno być skierowane do opiekunów prawnych tego dziecka. Do tego tutaj mogło dojść do naruszenia dóbr osobistych dziecka, ponieważ korespondencja mogła u nich wywołać poczucie zagrożenia, dyskomfortu, lęku czy strachu. W efekcie w grę wchodzi postępowanie cywilne, a nawet karne przeciwko firmie ALAP, a sprawą powinien zainteresować się na tym etapie Rzecznik Praw Dziecka. I teraz pewnie część z Was powie, dobra, tam przesadzasz, ale przypomnijcie sobie, jak mając powiedzmy 10 lat, jeden z rodziców na przykład zostawił Was samych na poczcie, co wtedy czuliście? A tutaj dziecko dostaje pismo, z którego z tych paragrafów nic nie rozumie, dostaje tylko informacje, jedyne co może odczytać to to, że jak pójdzie do szkoły, to może mieć przesadę na wielu poziomach. Znajomi mogą się z nich śmiać, nie będą mogli grać w gry i nawet nie wspomnę o dzieciach na coś chorych, które się wstydzą swojej choroby i dowiadują się, że teraz cały świat może ich wytykać palcami. I cały czas dziwi mnie, że tam nie wjechała do firmy Alp prokuratura w związku z tym, że ci zwlekali z podaniem do publicznej informacji, że te dane tych ludzi, wrażliwe dane ich wyciekły. Jedynym logicznym wyjaśnieniem, mam nadzieję, mam nadzieję, że to jest jedyne logiczne wyjaśnienie, jest takie, że Pracują tam po godzinę, dorabiają ludzie z biedronki, z marketingu biedronki i ci M-Banku. A może istnieje jakieś takie tajne stowarzyszenie dzbanów korporacyjnych, którzy zbierają się w poniedziałki i zakładamy się, kto dzisiaj odwali większą borutę. No to w tym tygodniu ta trójka wygrała. Minuta ze zwierzakami na wyrównanie ciśnienia. A co tam w Sejmie? No to bez zmian, no. Kamiński i Wąsik, którzy w związku z tym, że są skazanymi przestępcami, nie mogło być posłami, postanowili zrobić widowisko dla reporterów i siłą wejść do Sejmu, przepychając się ze strażą marszałkowską. Zwróćcie uwagę, że reporterów jest mniej więcej tylu, co tworzących ten spektakl, a reszta posłów przychodzi obok zerka i idzie normalnie do pracy, więc cyrk dla mediów. A, no jeżeli traficie gdzieś w internecie na to zdjęcie, że o, reżim atakuje Kamińskiego, no to nie, zarwał lepę prościutko od Macierewicza. Do tego atmosfera w Zjednoczonej Prawicy przypomina te, taką ze świąt rodzinnych, kiedy goście już wyszli i ta rodzina już nie musi udawać, że się lubią. Bo jak ustalili dziennikarze, wśród polityków PiS krąży lista nazwisk tych polityków, którzy mieli być inwigilowani Pegasusem, czyli tym programem szpiegującym przez służby specjalne, w czasie gdy nadzorowali je Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik. I mówimy tutaj o politykach zjednoczonej prawicy. Po tym jak już wyszło na jaw, że podsłuchiwali ówczesną opozycję, to okazało się, że Kamiński i Wąsik podsłuchiwali swoich, że wspomnę między innymi Marka Suskiego, Ryszarda Terleckiego, Ryszarda Czarneckiego i innych. Plus prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie podsłuchów w polskim holdingu hotelowym, czyli sieci państwowych hoteli, w których podsłuchiwano gości, a te informacje miały być przekazywane politykom PIS. Ale nie tylko podsłuchiwano ówczesną opozycję, bo też miała być podsłuchiwana Swietłana Ciechanowska, działaczka białoruskiej opozycji, która uciekła stamtąd ze względu właśnie na takie praktyki. No ale może zarządzający tymi hotelami na zlecenie polityków PiSu chcieli, żeby ona po prostu poczuła się jak w domu. No to się udało. Aczkolwiek na przyszłość polecam bardziej blin ze śmietaną albo placki ziemniaczane. A co tam na świecie? Ciekawie, ciekawie. Po pierwsze, w USA zapadł bezprecedensowy wyrok w procesie Jennifer Clamblin. Jej nastoletni syn zabił podczas strzelaniny w swojej szkole średniej w Michigan cztery osoby. Został skazany na dożywocie bez możliwości wyjścia na wolność. Przyznał przed sądem, że zrobił to, aby zyskać sławę. I teraz przysięgli uznali, że jego matka jest winna nieumyślnego spowodowania śmierci, ponieważ razem z mężem kupili synowi broń, mimo że miał problemy z agresją i rozważał użycie przemocy. Tuż przed strzelaniną wezwano tych rodziców do szkoły w związku z dziwnymi i niepokojącymi rysunkami ich syna. I oni wtedy nie wspomnieli dyrektorce i nauczycielom, że kupili mu broń. Sprawa jego ojca jeszcze się toczy, ale matka już została uznana za winną i wyroku słyszy w kwietniu. Grozi jej do 15 lat więzienia. Wiem, że ciężki temat, ale bezprecedensowy i bardzo ważny, bo być może to w końcu skłoni tamtych rodziców do tego, aby zainteresować się swoimi dziećmi, a nie wychodzić z założenia, że dobra, tam coś tam sobie robi, gdzieś tam dłubie, nie będę w to wnikał. No to zacznijcie. I skończy się odsypywanie rąk, że no trudno, ale to nie moja wina. Rozluźniamy nieco atmosferę, przenosimy się teraz na północ Europy, do Norwegii. Tam jest tam jest raka. Ponieważ tam norweska minister nauki i szkolnictwa wyższego Sandra Borch z partii Centrum podała się do dymisji. Do licha zapytacie, jaki jest powód. Czy być może podsłuchiwała nielegalnie swoich przeciwników politycznych, a może wyprowadziła setki milionów euro na radę Fundacje swoich znajomych? Nie. Ta pani podała się do dymisji, ponieważ udowodniono, że w swojej pracy magisterskiej dokonała plagiatu. Jeżeli chodzi o standardy demokracji, zdrowego rozsądku i godności osobistej, nasi politycy są jakieś 2-3 pokolenia za norweskimi. A no, jeszcze minister turystyki Zanzibaru też podał się do dymisji. No, ale tutaj problem jest większy, i jako Polacy jesteśmy w stanie to zrozumieć. Otóż podał się do dymisji, ponieważ na Zanzibarze zaczyna brakować alkoholu. Co jest nienichym problemem z racji tego, że 90% PKB tego kraju pochodzi z turystyki. Problem wynika z tego, że to kraj muzułmański i nie można tam produkować alkoholu. A firmy, które go importują, straciły licencje, a te nowe nie wyrabiają z dostawami. Ceny piwa, i tutaj proszę ludzi o większej wrażliwości, żeby na chwilę usiedli, wzrosły o. O 100% wzrosły. Jeżeli w ogóle można je dostać gdzieś, bo okazuje się, że jeżeli chcecie zamówić piwa, to mówią wam, tak, tylko że musisz jechać do stolicy, tam może coś jeszcze się znajdzie. Przez ten kraj nie przetoczyły się zamieszki tylko dlatego, że w tym momencie jest tam stosunkowo mało Polaków. Ale ryzykowną grę prowadzą Zanzibarczycy, trzeba przyznać. Ryzykowną. A teraz pora na psindera, czyli segment, gdzie przedstawiam wam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby w ten sposób zatakać was swoją miłością. Otóż, które... Uwaga! proszę rozdziać telefony, bo będzie szybka akcja. Przed wami Blake. Blake jest trzyletnim psem, czarnym jak dusza twojej byłej. Jest też zagadką dla każdego, kto miał z nim styczność, bo nie wiadomo, jakim cudem tak fenomenalny pies nie ma jeszcze domu. A jest fenomenalne, bo po pierwsze, jest inteligentne. Uczy się komend, a kiedy trzeba też pomoże przy sudoku. Po drugie, kocha piłki. Naprawdę bardzo kocha piłki. Jeśli jest coś, co kocha bardziej niż piłki, no to więcej piłek. I ważna rzecz, nie ma czegoś takiego jak za dużo piłek. Dogaduje się z innymi psami, szczególnie jeśli są spokojne. A z ludzi najlepiej dogaduje się z tymi, którzy lubią go głaskać, drapać i czochrać I mają piłki. Piłki są ważne. To jest stworzenie, które nie tylko zbombarduje Was miłością, ale poprawi radością i energią. Jest oczywiście zaszczepiony, oczipowany ma na wszystko papiery. Więc jeśli czujecie, że kogoś takiego brakuje w Waszym domu, no to dzwońcie pod ten numer. Blake czeka na Was w tarnowskich górach. Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez psindera otrzyma wyprawkę za dwie stówki ze sklepu Tip -Top na akcesoria marki Trulaw i 10% zniżki na przyszłość, wyprawkę na 3,5 stówki ze sklepów TropiDoc lub Tropicat i zniżkę 20% na przyszłość, plus pakiet o wartości 4 stówek od Petstars, a ode mnie wstęp za free na wszystkie imprezy z moim udziałem do śmierci mojej albo waszej. A teraz kronika kryminalna, w której penetrujemy Rubieża Świata Zbrodni. I w tym tygodniu zaczynamy od yy, zwolnionego po 8 miesiącach podejrzewanego o szpiegostwo. Któremu nie tylko nie udowodniono winy, ale też nie wyciągnięto z niego choćby jednego zdania podczas przesłuchań. Też trochę dlatego, że mówimy o Gołębiu. Indyjska policja zatrzymała Gołębia, ponieważ miał na łapach. Czy na nogach? Gołębie mają. Na pewno mają nogi, ale czy mówi się na to łapy? Nogi chyba. No, w każdym razie miał dwa pierścienie, a pod skrzydłami wiadomości, które wyglądały na chińskie. Założono więc, że przerzuca tajne informacje do Chin. Po ośmiu miesiącach w końcu ustalono, że należy do obywatela Tajwanu i wcale nie przymycą tajnych informacji, tylko po prostu uciekł w trakcie wyścigów. I wypuszczono go na wolność. Ze źródeł, którym nie mogę ufać, wiem, że po powrocie do domu zastał niestety swoją ukochaną z innym. I to nie gołębiem w ogóle, to był szpak. I znów wrócił za kraty, tylko tym razem za napaść z użyciem niebezpiecznego narzędzia. No bo miał te yy, obręcze na łapach, czy tam na nogach. Jeżeli parkujecie auto w nieznanym miejscu, które wygląda na takie szemrane. No, to przychodzi do głowy kilka różnych sposobów, jak zabezpieczyć się przed potencjalną kradzieżą, prawda? No, różne są sposoby. Jeden z nich wybrał 49-latek, nazwijmy go Wojtek, na węźle Kębów na S12 w Lubelskim. Stwierdził, że jeśli zaparkuje auto na barierce na trasie, no to ciężko będzie je ukraść albo odholować. Wysiadł i sobie poszedł, ale wszystko widziała policjantka po służbie, która wskazała kierunek poszukiwań kolegom, którzy ustalili dwa nowe fakty. Pierwszy, że miał dwa promile, a drugi, że Skoda była kradziona. Do kryminalnego bingo, gdzie łamie się prawo w pięciu różnych miejscach, trochę jeszcze brakuje. Ale poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale chyba można mu wystawić mandat za nieprawidłowe parkowanie. Często piszecie do mnie w listach: Karolu, bo jest sprawa już mówię siostra będzie mieć urodziny i wymyśliła, że chce zaprosić rodzinę. I oni są fajni, ale oddzielnie. Jak się ich umieści razem, to nagle z pytania, czy możesz mi podać masło, wychodzi dyskusja o tym, jak to zdrajcy sprzedali Polskę, czy coś tam. Jak zrobić, żeby przez chwilę, chociaż przez chwilę była cisza? Weź coś dorać, co ci zależy. Mam coś. Puść im to. Siawase <mulity> nara めそうよ「ほらみんな」 I to wszystko w tym odcinku, moi drodzy. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na patronajcie, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują. Ciągle zapominam, ale jest sklep Newsów Bez Wirusa. Tam są koszulki, bluzy, zwykłoku, hola, hola i tak dalej. Link do niego też znajdziecie w opisie do filmu. Jeżeli macie coś fajnego, czym chcecie się podzielić, piszcie do mnie najlepiej na maila. Na maila newsybezwirusa.gmail.com Instagram też działa. Facebook, powoli będę go wygaszał, bo tam jest po prostu... Facebook to jest złe miejsce. A, no i oczywiście dziękuję tym, którzy nie przewijają reklam, ale też wiedzą, że jak jest długa, to wystarczy 30 sekund. Widzimy się za dwa tygodnie, w piątek o godzinie 19. Udanego weekendu, tudzież tygodnia, nawet dwóch. Do zobaczenia. Cześć!